Witajcie, kolejny odcinek. Jest tutaj ze mną Tomuś. Dzień dobry, cześć. Witam widzów wszystkich Muzeum Skarbu Narodu. A my witamy w Oławie, bo to, co tutaj za chwileczkę zobaczycie, to, co za chwilę zobaczy cała Polska i nie tylko Polska, bo ty jesteś blisko granicy, to jeszcze będą wycieczki ciągnęły do ciebie z daleka, to cieszę się, że człowiek ma marzenia i potrafi spełnić. Ja pamiętam, jak ty przyjeżdżałeś do mnie, jak opowiadałeś, jak ci się to podobało. Ja powiedziałem, poczekaj, za chwileczkę ja przyjadę do ciebie. No i słowo się rzekło, minęło tam 2 lata i jestem u ciebie. Muzeum jeszcze nie jest gotowe, ale to, co zobaczycie w środku, to w zasadzie nie ma czegoś takiego w Polsce. Jest bardzo niewiele takich obiektów w Europie i cieszę się, że jesteśmy tutaj jako jedni z pierwszych. Wiadomo, trochę tam ludzi było, ale dobra, oddam ci głos, bo ja ciągle gadam, a tak naprawdę to ty jesteś gospodarzem i powiedz... W sumie to się trochę stresuje i nie wiem, co powiedzieć, ale miło, że tak mówisz. Wcale nie jest tak. No to muzeum, gdzieś tu jesteśmy na Dolnym Śląsku, mamy też tutaj piękne Muzeum Topacz, więc tak naprawdę to nie jest jakieś takie, wiesz, ewenement. Ale szanuję to, co robiłeś, to, co się działo w Warszawie, w Muzeum Skarbu Narodu. Też byłem. Dla mnie było po prostu, to jest coś pięknego. No, teraz macie, powiedzmy, jakąś tam przerwę, ale to nie znaczy, że Warszawa, wiesz, Warszawa to jest jednak, jest wielu kolekcjonerów i to znając ciebie, robicie to z pasji, z zaangażowania, więc kwestia, jakieś takie małe zawirowanie, to, co się stało w FSO, no to wiadomo, no, ciężko teraz coś takiego nowego, czy jakąś halę odbudować, więc pewnie na to przyjdzie czas. Wiem, że już jakieś tam kroki poczyniliście, więc myślę, że lada moment będzie też piękne muzeum. W życiu musisz mieć cel, tak? Tak. Ty masz cel, ustawiłeś sobie, że no nie wiem, czy można zdradzać twoje nowe miejsce. Jeszcze chwilę i zaraz wam opowiemy. Jeszcze nie. No ja miałem cel, ustawiłem cel. No już też powiem wam szczerze, no to jest jak gdyby moje całe życie, pomaga mi w tym cała moja rodzina. Przed budową tego obiektu to po prostu mógłbym mieszkać na Majorce i już nie pracować do końca życia. Miałem gdzieś tam pieniądze odłożone przez wiele lat pracy. Teraz jestem goły i wesoły, można powiedzieć. Chciałbym być taki wesoły jak ty. Goły i wesoły, ale stworzyłem cel, jestem przede wszystkim szczęśliwy. No zapraszam was do środka, pokażę wam moje tutaj miejsce, moje królestwo, gdzie będę tutaj. To jest moje miejsce już teraz na ziemi. Przywitanie. Ja już tą kolę ci wcześniej nalałem, no bo taki gość z Warszawy, no to trzeba kolą przywitać. Chlebem i kolą. Witam w Oławie. Ja w ogóle tutaj będę miał mieszkanie, także ja będę mógł cały czas witać. Nie? Więc powiem ci tak, to jest najfajniejsza rzecz i to będzie też również w moim muzeum. Też sobie wygospodaruję taki fragment, który będzie urządzony zgodnie z epoką, niekoniecznie współczesną. Będę tam uciekał, bo to jest chyba najfajniejsze, że możesz uciec z tego codziennego świata, przenieść się jak wehikuł do czasów. Ja w ogóle chcę, żeby tam w ogóle nie było zasięgu GSM, nie było Wi-Fi, niczego. Odcinasz się i żyjesz w innych czasach. No, masz rację. Także chodźmy, przeniesiemy się tam, gdzie nie ma Wi-Fi. Tego ci, Robercik, życzę, no, żebyś po prostu, wiesz, jakoś to sobie tam stworzył, poukładał, wiadomo. Ciężko to, widzisz, my jesteśmy sami, nie? W tym sensie, że musimy jako prywatni ludzie coś działać, żeby ta motoryzacja u nas po prostu zaistniała. Zauważ, co się dzieje w Czechach, w Niemczech. Oni mają tam piękne muzea. Tak, ale to jest zwykle wielkie fundacje, wielkie miasta, wielcy producenci. A kto ci w Polsce pomoże? FSO? Fiat? Nikt nie ma takich firm. Musimy to zrobić sami. Powiem wam i tobie też powiem, że to jest chyba najfajniejsza rzecz, jeżeli możesz pokazać ludziom kawałek historii i nauczyć ich miłości do czegoś, co jest być może abstrakcyjne, ale jest częścią naszego życia. Dobra, dokładnie. Wchodzimy. Jeszcze nie byłeś, więc zapraszam widzów tutaj. To jest po podłodze, mamy 5,5 tysiąca metrów, ale razem będzie 7 tysięcy metrów, bo mamy jeszcze andersole, balkony i to tworzy razem 7 tysięcy metrów kwadratowych. Więc my mieliśmy 10, ale to było 10 razem ze wszystkimi obiektami, które były obok, więc tak naprawdę te 10 tysięcy, z czego wykorzystanych było 6,5 tysiąca, czyli jesteś największy. To wszyscy jesteśmy, ale wiecie co? Podoba mi się to, bo ja znam wszystkich właścicieli muzeów, nie? Że wszyscy trzymamy, wiesz, można by powiedzieć, ktoś... Sztamę, nie? I może ktoś ma jakieś muzeum, pomyślał, a może zazdrosny mógłby być, a u nas nie ma czegoś takiego. Nie, bo to jest coś takiego, że
My nie mamy konkurencji, bo to tak jakby, wiesz, tak trochę jak z niektórymi sklepami, że z jednego widać drugi, a tu jest rzadko, bo tak naprawdę do najbliższego muzeum jest do Topacza i jak ktoś przyjedzie do Topacza, to patrzy na mapie, gdzie tu jest coś innego, bo motoryzacyjne świry chcą jak najwięcej. Ja wiem, jak jeżdżę w Niemczech, jak z dzieciakami jeździłem, to wybieram, gdzie są parki rozrywki i gdzie są muzea. I szukam nawet najmniejsze muzeum, nie jest konkurencją dla tego wielkiego, tylko jest uzupełnieniem. I to dokładnie jest chyba najfajniejsze, bo też ja myślę, że sobie będziemy, przynajmniej tak jak rozmawialiśmy do niedawna, wymieniali się eksponatami. Z no tego tak względu, że wiesz, Tomek ma zupełnie inne, ja mam zupełnie inne i możemy sobie robić eksponaty, wypożyczać, zamieniać się, bo to, co nas łączy, to jest taka miłość do motoryzacji i wiecie, ja z Tomkiem na targach to gadamy po prostu o takich rzeczach motoryzacyjnych, przy coli, oczywiście, że przy coli bezalkoholowej, o takich rzeczach, że trudno sobie wyobrazić. Ja ostatnio też poznałem też innych ludzi, którzy zarządzają państwowymi muzeami. Tam jest troszeczkę inaczej, ale tam też są, tam normalni ludzie nie idą pracować, wiesz o tym? No. To trzeba być takim, bo wy sobie z tego nie zdajecie sprawy, bo większość ludzi pracuje 8 godzin, bo to taka przyjęta norma w Polsce. Prowadząc muzeum pracujesz ile godzin? 16 niekiedy? Nie, wiesz, ja tu siedzę, mówię, to jest moje miejsce na ziemi, ja tu siedzę cały czas. Nie? No właśnie, czyli w zasadzie jak już będzie gotowe muzeum, to będzie 24 godziny na dobę. Przyjadę o 4 nad ranem, jak zacznę stukać, to na pewno wyjdziesz i mi otworzysz. No oczywiście. To chodźcie, zobaczymy, bo tutaj... Chodźcie dalej, to pójdziemy takimi zakamarkami, bo zaczniemy może od początku, od wejścia. Tak, no to wiesz, to tak jakby to, co ja lubię i to w ogóle jest niesamowite, ja mam ogromną wyobraźnię. Ja pamiętam, jak wchodziłem do hal FSO, to ja wiedziałem, co gdzie postawię, co gdzie będzie i w ogóle. A Tomek, podejrzewam, że ma podobnie, bo ty jak sobie wchodzisz, to nie widzisz tych rusztowań, tylko widzisz swoje... Tu będzie ten samochód, tu będzie ten tak samochód, a tu zrobimy taki dział, prawda? I powiem ci, że mam to przemyślane. Gdzieś tam człowiek się budzi nad ranem i myśli tylko o tym. I faktycznie jest tak, że już mam, wiem gdzie co będzie stało. Teraz tutaj tego nie widać, bo jeszcze tego nie widać, ale będzie niedługo, wiesz. To wszystko jest takie czasochłonne, tak? No, to nie jest tak, że to jest się szybko... Wybudować halę, to mówię, przyjechała firma bardzo duża, która buduje 100 hal rocznie, wiesz, ona postawiła nam to bardzo szybko, ale teraz, wiesz, te wszystkie wykończenia, ja do każdego tutaj się, do każdej rzeczy się przykładam, to robimy naszymi pracownikami, wiesz, no przyjechała firma, ona zrobi andresolę, ale balkonu nie zrobi, ona zrobi to, ale czegoś, ale nie powiesi komarka, więc ja po prostu musiałem to robić powoli, robimy to naszymi po prostu... Ile ty masz komarków? Tutaj mam zawieszonych? Znaczy tutaj to widzę, że jest 5, nie? Słuchajcie, ja mam komarków około 15. Czytałem komentarze, jak pokazałeś, że pomalowałeś wiem komarki, to od razu hejt ludzi, którzy nic nie zrobili. Wiem, ale no po prostu, słuchajcie, ja te komarki, bo ja zbieram wszystkie rzeczy 25 lat, ja te komarki wyciągnąłem ze złomu około 15 lat. Kiedyś było 15 lat temu, kiedyś dokładnie było po prostu łatwiej. Ja tych komarków nie zniszczyłem, ja je po prostu... Pomalowałem farbą, które mogę po prostu farbę ściągnąć. Każdej chwili mam na to zdjąć, bo tak naprawdę... Komarków mam, no nie wiem, no 20, może 25. To jest 5 komarków takich najgorszych wybrałem, które po prostu pomalowałem na niebiesko i widzę je tutaj w muzeum. Ja je nie zniszczyłem, ja je uratowałem tak naprawdę ze złomu, ale wiem, że były komentarze, że zniszczyłem komarki, nie? A ja widzę bardzo często w muzeach stoją eksponaty takie gorsze, przeznacza się jako część taką artystyczną. Ja na przykład chciałbym, tak jak było w poprzednim muzeum, miałem poloneza, na którym ludzie się podpisywali. I też niektórzy ludzie zarzucali mi, przecież to był taki ładny polonez, a my go wzięliśmy właśnie ze złomu, pomalowaliśmy po to, żeby był częścią artystyczną instalacją i o to chodzi. Te motorki myślę, że w tym celu chyba tej wiszą. Tak, ale wiesz, ja tego nie zniszczyłem, bo tak czy inaczej jakbym remontował, to musiałbym piaskować, wiesz, no tapicerki są do wymiany, siedzeń, tu nie ma no siedzeń, to są takie, wiesz, najgorsze. Brykała wchodzi do muzeum. Tak, tędy. Brykała i tu jest kasa. Na wprost tu, gdzie wózek widłowy jest kasa. Kasa będzie zrobiona z Volkswagena Garbusa. Tak, widziałem go. Tutaj po prawej ale przepraszam. No. Sorry, ale ten garbus jest za mały. Tu będą tłumy waliły. Tu powinieneś mieć autobus jako kasę i w trzech miejscach jednocześnie ludzie sprzedają bilety. Bo jedna to kasa, to mówi. Ja wam mówię, to będzie takie muzeum, że jak się przyjdzie, to koparę będzie trzeba zbierać z podłogi. Dobra, mów co tu będzie. Tu będzie kawiarnia, restauracja. Tu będzie kawiarnia, restauracja. Tutaj mamy zrobione socjale. 4 toalety, kuchnia, magazyny. Wszystko zrobione pod socjale, pod kuchnię, bo chciałbym mieć...
taki bar, może restaurację, może restauracja za duże słowo, po prostu bar, tak? Tutaj jak wejdziesz, tu będzie stał podnośnik i na tym podnośniku będzie Opel Kadett 64 roku, tam żółty taki stoi, który jest przepięknie odrestaurowany, spód wszystko wylakierowane, chromowane, malowane, lakierowane, więc będzie można tu siąść z kawką przy stoliku i patrzeć na spód tego Opla Kadeta. Idziemy na górę. Tutaj będzie kasa i będzie sklepik, a wejścia będą tutaj w tym kierunku. Tutaj będzie wejście do muzeum. Zapraszam na górę. Na górze będą stoliki kawiarniane na około 60 osób. No i to wreszcie jakaś liczba, która do mnie zaczyna przemawiać. Dodatkowo, zobacz, tutaj biuro zrobiliśmy. Właśnie akurat skończyliśmy konstrukcję tego biura, zamontowaliśmy. Tutaj buduję dwie sale konferencyjne. Chciałbym prowadzić takie lekcje muzealne dla młodzieży, dla dzieciaków. Mam nadzieję, że to będzie pan Leszek prowadził. Pan Leszek już nie będzie pracował fizycznie, czyli nie będzie robił tej blacharki, tylko po prostu pan Leszek będzie szkolił młodzież, uczył. Tutaj są dwie sale konferencyjne na około 50 osób, a w tym miejscu jeszcze nic nie ma, ale będzie moje mieszkanie, bo po prostu będę chciał tutaj, jak sobie tutaj mieszkać z rodzinką, z żoną. Dzieci już dorosłe, więc będę tutaj z żoną mieszkał. To jest ten kadet, co będzie na górze, tak? Tak, to jest ten kadet, co będzie w kawiarni, bo my go tak, wiesz, on jest cały odrestaurowany od samego spodu. Zobacz, jak on pod spodem wszystko wygląda, wiesz, ładnie, pięknie. Wiesz co, ja uwielbiam samochody i na przykład mam Polonę Zatraka czy inne samochody, które jak się rozbiera, to się rozkłada, potem wszystkie śrubki cynkuje. Właśnie, i to wszystko szary, się składa. Twój szary, tak. Każdy kolekcjoner jest trochę ekshibicjonistą i lubi, jak ktoś go chwali. Ja uwielbiam, jak ludzie się kładą pod moimi samochodami i mówią, no to jest zrobione konkretnie, bo on od spodu wygląda tak, jak powinien. Tak. I to jest właśnie fajne, że robiąc samochód, rozbierasz go, potem te wszystkie śrubki cynkujesz, bawisz się i to czasami... Przynajmniej mi bardzo przeszkadza, bo jak zrobię taki samochód, to potem mam problem, żeby wyjechać nim na drogę. Ty też masz? Tak, no wiadomo, wszystkimi nie wyjeżdżam, ale dużo jeżdżę, wiesz. To nie jest tak, że one gdzieś tam stoją. My przede wszystkim je przepalamy, nawet te fabryczne nowe, no bo wiesz, że mamy 60 tak. fabrycznych nowych tych samochodów bez przebiegów, no to zawsze rocznie po kilometrze, po dwa zrobimy i taka satysfakcja, wiesz. Wsiadasz, nie patrzysz na to, ważne, żeby po prostu się nim przejechać. No i wiesz, no a ten kadet jest odrestaurowany, ja już też z myślą, że właśnie w kawiarni, że pod spodem będziesz mógł popatrzeć, jak on po prostu jest zrobiony. Albo z olejami będzie, nie będzie kapało? Nie, to z niego nie kapie. Generalnie no to jest wada tych wszystkich starych samochodów, że zawsze coś tam z nich kapie, ale powiedzmy, że tutaj sobie poradzimy i tak to wygląda. No przede wszystkim to są jakościowe pojazdy, to są samochody, ja jestem bardzo szczególarz, bardzo jakościowy i dla mnie było najważniejsze, nawet jak coś mi się nie podobało, to zawsze nowe, zawsze malowaliśmy, lakierowaliśmy, wymienialiśmy. I stąd ta moja choroba na te fabryczne nowe samochody, bo ja miałem taki moment w swoim życiu, ale to było, mówię, 20, 15, 10 lat temu, że było o wiele łatwiej. Ja kupiłem 15, no tak, zdecydowanie, kiedyś kupiłem było łatwiej. 15 maluchów fabrycznych nowych, który ma największy przebieg, jeden maluch ma 520 km. To są maluchy, które mają przejechane 20 km, 50 km. Ja po prostu, to było moje pierwsze auto i byłem na tle malucha sfiksowany, dlatego uwielbiam maluchy, dlatego je po prostu tam kupowałem w swoim czasie. I to było tak, że wtedy można było kupić za normalne jeszcze pieniądze. Ja tym nie handlowałem, nigdy nie sprzedałem, więc ja powiedzmy kupowałem to jak gdyby do swojej kolekcji. Wiesz, teraz to już te ceny poszły też do góry. One ludzie... są szalone, ale powiedz mi jedną rzecz. Często masz ludzi, którzy kiedyś mieli malucha i mówili, że to najgorszy samochód, jaki mieli. Mam i też się spotykam z takimi komentarzami, jak gdzieś jakiegoś malucha pokażę, to wiesz, ktoś mi napisze, co to za auto w ogóle, czemu ja się jaram tym samochodem, wiesz, to też z sentymentu maluch zmotoryzował Polskę. Ja uważam, że to jest, no, mieliśmy motoryzację, jaką mieliśmy, ale nie była to zła motoryzacja, motoryzacja, która dawała nam wolność, bo mogliśmy sobie wsiąść i pojechać, gdzie chcieliśmy, ale ja jeszcze jedną rzecz zawsze takim ludziom mówię, jak kupowałeś malucha, to nie widziałeś, on jest mały? No widziałem, ale to jeździła cała rodzina, wiesz, moje rodzice, ja brat, do pracy za granicę się jechało, do Niemiec na winobranie, wiesz, no, nie przeszkadzało nam to. Ale nie? Wiesz co, bo to przede wszystkim to nie problem w tym, że maluch był mały, tylko że nas nie było stać na większy samochód. No i wiesz, i nie było też innej alternatywy i wydawało ci się, że to jest najwyższy level, który może osiągnąć i po prostu
nie miałeś w głowie na przykład innej alternatywy, dlatego tobie to pasowało. Ale wiesz, miałeś, tylko cię nie było stać. Więc to nie kwestia była tego, że Malu był za mały, tylko ty byłeś za biedny. No tak, no tak było. Nie? Ale to właśnie jest to, co ja zawsze powtarzam, że mi często się zarzuca, że jestem kolekcjonerem czy muzeum tanich byle jakich samochodów. Ale takimi właśnie jeździli Polacy. I może Maluch czy Fiat nie był szczytem techniki, szczytem marzeń, ale Polacy marzyli o tym, żeby mieli własne cztery koła i dla nich taki Fiat był przedmiotem, taki Fiat był spełnieniem marzeń i oni byli szczęśliwi, że mieli tego Fiata i mogli nim pojechać. Pewnie gdyby stać ich było na Mercedesa, to by pojechali Mercedesem, ale jeździli dużym Fiatem. Dobra, chodź dalej, bo ja będę... Robert, ale przez to mieliśmy piękne przygody, się pamięta teraz do... Jeżdżąc Mercedesem, to jakie ty byś miał przygody? Nie ma, młodzież... Ile miałeś przygód takich, że w trasie ci się Fiat popsuł albo Maluch i musiałeś sobie ratować? Robert, ja pracowałem w Niemczech swojego czasu, studiowałem w Polsce. Co dwa tygodnie musiałem wracać do Polski na studia, na weekend. Słuchaj, ja Maluchem jeździłem kiedyś, nie? Ja Maluchem zrobiłem kilkaset tysięcy kilometrów, nie jestem w stanie powiedzieć ile. Ja tym Maluchem, jadąc do Polski, raz jechałem 3 dni. Ja się w ogóle spóźniłem na studia, wiesz, na sobotę, niedzielę, bo ja tak... Łożysko jedno w kole, później sprzęgło mi siadło, wiesz. Ja po kolei miałem jakieś tam remonty po drodze, tak? Na niemieckiej autostradzie, ale kiedyś bardzo dużo Maluchów było w Niemczech, więc pojechałeś na pierwszy szot, zawsze tam jeden, dwa Maluchy były, nie? Za 10 marek odkręciłeś sprzęgiełko, rozłączyłeś, przywiozłeś sobie tarczę, wymieniłeś. No takie były czasy, i zobacz, nie? Psuł ci się Maluch, nie dojeżdżałeś na czas, a jesteś jednym z większych potentatów maluchowych w Polsce. To jest właśnie to, że to jest u ciebie pasja, że pamiętasz te szczęśliwe momenty, a nie to, co było, wiesz, kiepskiego. Dobra, opowiedzmy trochę o samochodach, bo my tak gadamy o nas, a tutaj co mamy? Lampę od syreny, kierunkowskazy od syreny, atrapa od Warszawy. Powiedz mi, co to jest dokładnie, bo ja trochę na motoryzacji się znam, ale nie znam takiego modelu, który byłby za trapą od Warszawy, a był czymś zupełnie innym. To jest Talbot. Ich wyprodukowano 2000 sztuk. Sytuacja była taka, że Wojsko Polskie po II wojnie światowej swoim najlepszym 3 generałom kupiło 3 samochody w ramach podziękowania. I to jest właśnie jednego generała samochód. A w związku z tym, że kiedyś do tego nie było części dostępnych, była stłuczka, był wypadek i zobacz, jak pokombinowali. Ale to jest właśnie cudowne i wiecie co, bo niedawno w naszym odcinku opowiadaliśmy o tym, że jak się do muzeum restauruje samochód, to trzeba wrócić do oryginału, prawda? Tak. Zgodzisz się tak. z tym? Ponad wszelką cenę, ponad jakikolwiek zdrowy rozsądek. Ostatnio z Robertem rozmawialiśmy, który kupił filtr za kilka tysięcy, jakieś inne elementy i ludzie napisali, że najważniejsza jest pasja. Pasja tak, ale jeżeli chcesz zrobić coś dla muzeum, coś takiego, co jest odtworzeniem historii, to trzeba położyć największy nacisk na to, żeby pokazać to w stanie fabrycznym. Ale jest też druga strona, pokazanie samochodu w stanie fabrycznym zachowanym. Planujesz remont tego samochodu? Nie. I to jest właśnie to, że niektórych samochodów nie wolno restaurować, bo się je popsuje, prawda? Tak, a tutaj na tej hali jest w tej chwili 250 samochodów na całej hali i mam 2 samochody, które nie będę odrestaurował. Słynny Maluch za 1 000 000 w 2013 roku, co była największa aukcja na Allegro, to jest właśnie ten Maluch, 101 km. Ty jesteś w ogóle nienormalny, ale słuchajcie, to... Słuchajcie, tu, zatrzymajmy się. Happy end, ale to jest ostatnia sztuka wyprodukowana. I to jest właśnie to, bo Artur, ty masz ile numer od końca? 9. On ma 9 od końca. Czyli masz 1716 numer WIN. Na przykład BIS, fabryczny nowy, 95 km przejechane. Samochód, który przestał w jadalni. Mam tutaj... Jak to w jadalni? No pan w Wielice po prostu... Słuchaj, pan bisy były, wiesz, 8-8, 8-9. Tak. To jest 8-8 rok. Ten pan po prostu sobie kupił bisa, budował dom i wsadził sobie go do jadalni. I mieszkał w tym samochodzie, miał w jadalni, sobie jadł, pił, drinkował z kolegami. Żona już go przeklinała, aż w końcu postanowił go sprzedać. Ta historia miała jakieś, nie wiem... 5-6 lat temu ja pojechałem, kupiłem, tu jest zdjęcie, słuchajcie, jak on stał w jadalni. Tutaj akurat ten dom miał z tyłu taki taras, więc nie trzeba było ściany rozważać tego pana Mirka w Gliwicach. Tutaj go wyciągnęliśmy, tutaj po prostu mieszkał w salonie w jadalni ten samochód. I on ma w tej chwili przejechane, to jest BIS 98, a miał 95, ja zrobiłem nim 3 km. A to jest ten, co u Mirka na pierwszym piętrze. Wyciągnąć, chcecie zobaczyć, co w dźwig, ścianę rozwalaliśmy? Tak, ale to wiecie. Tak? No to jest ten. To możecie sobie zobaczyć.
Na YouTube sobie oglądnijcie, nie mówcie nikomu, że trzymam malucha w domu. Pan Mirek tego maluszka tam miał, rozwalaliśmy ściany, było naprawdę wesoło. Żuczek, kurołapek. Tak, smutek, kurołapek, no, który jest też bardzo ładnie zrobiony. No. Staraliśmy się, żeby naprawdę była ta jakość. Tak? I to, co jest, ja zawsze uwielbiam w tych żuczkach, głęboką atrapę, siateczkę, taką jak trzeba, napis, to wszystko. Mój mokry sen, kurołap. Ja mam 65 rok, wygląda nieco inaczej, ale to, no, powiem tak. Wiem, że nie była deska. Wiesz, co ci zrobię? Ja mam dla ciebie licznik z napisem max speed 70 km na godzinę, gdzie jest na obciążone, bo one były w tych pierwszych kurołapach. To jest jeszcze wąska deska, bo potem nawet kurołapy miały szerszą deskę, miały dwa, ale to jest właśnie ta pierwsza. Tych oryginalnych kurołapów jest tak niewiele, a ten jest w takim stanie. Te wszystkie detale ja tutaj widzę w nim, że jest włożony. I to zobaczy, Artur to zaraz pokaże. Te wszystkie ręcznie zaklepywane elementy i dospawywane. Tu widać każde uderzenie młotka. I to jest właśnie to, za co uwielbiam Tomka, że on nie przerestaurowuje samochodów, że te wszystkie elementy, które uderzenie młotka, to można by zaszpachlować, on byłby idealny, ale właśnie to byłoby zniszczenie tej właśnie naturalnej tkanki. No i moje ulubione malowanie, czyli pszczółka. Większość żuków wie, że nie wychodziła w takim malowaniu, bo się nie chciało w fabryce tego malować, ale na targi, do prospektów, na eksport malowano, bo one wyglądały cudownie. No i rzecz bardzo istotna, kołpaki z Warszawy, bo wtedy jeszcze nie było bez znaczka FSO i to jest cudowne. Traktory to traktory. Wiecie co, ja uwielbiam traktory, ale tutaj widzę coś innego, Gogomobila. Tak. Tam widziałem na poprzedniej hali Mikrusy. Rozumiem, że to jest taki dział mikrosamochodów, żeby pokazać, że my coś mieliśmy i że się trochę zapatrzyliśmy w tej kwestii na Niemców. No taka była prawda. No, my stworzyliśmy Mikrusa dzięki Gogomobilowi, tak. Zerżnęliśmy troszeczkę, nie? Zmieniliśmy, inspirowaliśmy, wiadomo. Się inspirowaliśmy, ciężko to powiedzieć tak na głos, bo gdzieś tam nawet była sprawa sądowa między, tak, między Niemcami tak a Polakami. Doszło wtedy do wygaszenia produkcji, tak. I nieoficjalnie mówi się, że to był główny powód. Tu mamy Bostonkę. To mamy Bostonkę w trakcie odrestaurowania. Nie kończymy jej właśnie po to, żeby też w muzeum pokazać ten cały proces odrestaurowania, ja mam zrobienia. Taki, ja ci muszę powiedzieć, bo ja mam plan na R20 na różnych fazach. A. R20, Bostonka, tak naprawdę rolnicze syreny, więc mamy bardzo podobne schizy na ten temat. Warszawa kombi. Warszawa kombi, też ładnie odrestaurowana. Jest cudownie pomalowana. Jeszcze bez listew. Może ona jest ciut ciemniejsza, nie? Od oryginalnego koloru, aczkolwiek jak ją tutaj remontowaliśmy, no to pod spodem był taki kolor. Taki kolor był. I teraz druga rzecz, to co kiedyś było bardzo popularne, ona jest na tarpankach. Bardzo wielu właścicieli Warszaw zakładało opony od tarpana. One były rolnicze, były terenowe, miał zupełnie taki kiepsko trzymający bieżnik, ale były dostępne. I to właśnie fajne, że nie zawsze trzeba dążyć do końca tak, jak ona wyjechała z fabryki na tych zwykłych klasycznych warszawowskich, czy kupować współczesne. Przed chwileczką opowiadaliśmy o Mikrusie. I co mamy? Mikruska. Tu mamy Mikruska i tam też mamy Mikruska. Są dwa Mikruski. Ale ty masz jeszcze jednego Mikrusa, którego pokazywaliśmy, którego oglądałem wcześniej. Takiego Made in Poland, który ma zrobioną, bo wiecie, w Mikrusie jest tak, że bagaż do bagażnika wkłada się pod nogi, tak, nie? A on ma zrobione lampę od malucha, silnik od malucha i otwieraną klapę. Tak, bo wiele Mikrusów, w Mikrusie jest bagażnik, ma 200 litrów i tak, to wcale nie jest mały. Tylko po prostu trzeba wszystko wkładać od środka, pod, tak? Przed nogi. Pod nogi, wpychasz te torby i sobie tam trzymasz. Ale wielu właścicieli, bo mamy, ja mam 6 Mikrusów, 3 Mikrusy są wycięte. Tutaj na tym wytłoczeniu wycinasz sobie normalnie fleksem, robisz dwa zawiasy, tutaj robisz zamek, robisz ściankę grodziową, taką jak w maluchu, otwierasz i masz po prostu tutaj bagażnik. Normalny bagażnik. Bo to jest głębokie po prostu, nie? Mikrus i mamy nazwę MR300. 300 to jest wiadomo pojemność silnika, MR to znaczy Mielec i Rzeszów, bo to dwie fabryki dostały jak gdyby zadanie, żeby wyprodukować ten samochód, tak? Rzeszów zrobił silnik, a Mielec zrobił karoserię.
Kolejna twoja miłość to są chyba 500-tki. Powiedz troszeczkę, dlaczego tak bardzo kochasz 500-tki? Dlatego kocham 500-tki, bo są to piękne auta, które się nigdy nie zestarzeją, które zawsze będą piękne. No, mimo to, że nawet by miały 100 lat. Zobacz, jakie one są słodkie. Jeżeli jedziesz do Włoch, widzisz Toskanię, winnice, Włosi, słuchaj. A zobaczymy to, w październiku. Czy to Sycylia, czy ten, oni po prostu jeżdżą jeszcze na co dzień tymi samochodzikami. I co jest fajne, kupujesz Fiata 500, przywozisz, hamulce pasują od pierwszej serii Malucha, wszystkie części silnikowe, no nie wszystkie, ale większość ale pasuje większość. Od Malucha. Robisz to sobie samemu. Ja jestem związany z Maluchem, Malucha mam w jednym paluszku i ja sobie po prostu jadę takim Fiatem 500, torebka narzędzi i zawsze sobie coś tam naprawię, pogrzebie, nie? No po prostu lubię to auto. Każdy Fiat 500, słuchajcie, ma otwierany dach, tak? Tak jak tutaj. No jest to tak słodkie, otwiera sobie daszek. Pierwsze Maluchy też tak, tak, taki właśnie... Tak, ale te wszystkie mają otwierany dach i jeszcze są takie 500-tki, które mają stąd, aż do silnika, nie? To jest, wiesz, to jest tak prawie wersja petarda. Cabrio, więc... Dobra, syrena. Powiedz mi, opowiadałeś o syrenie, z którym z tatą jeździłeś do lat 90. Rozumiem, że tamta syrena to przepadła. To była 104, przepadła. Nie wiem, gdzie jest ta syrena. A szukałeś jej? Wiesz co, ja nawet nie pamiętam, jaki to jest, wiesz, numer nadwozia. Teraz by było ciężko, wiesz. Taty już nie mam, więc ciężko to odnaleźć. Później, wiesz, mój tato tam Maluchy, Bisa mieliśmy, później duży Fiat wjechał, wiesz, więc troszeczkę. Ale do lat 90. jeździliśmy syrenami, gdzie wszyscy po kolei jeździli już innymi autami. No syren mamy tu w kolekcji 13, też mamy wszystkie przepięknie zrobione, odrestaurowane. Wszystkie z wyjątkiem tamtej, która właśnie o to chodzi, jest tak. Drugi samochód, który nie będzie odrestaurowany. Tak, tamtej jest syrenka 101, którą zrobiliśmy mechanicznie, ale blacharsko po prostu została z tą całą patyną w oryginalnym lakierze i bardzo nam się po prostu podoba. Przyczepa ogórka, korniszonek. Tu będzie kino, tak? Tu będzie kino. Z zewnątrz będziesz coś ruszał, czy na razie tak zostaje? Z zewnątrz zostaje, w środku robimy nową tapicerkę i będzie rzutnik z kinem, że będzie tam po prostu leciała cały czas jakaś kronika filmowa, jakieś filmy. Dobra. Związane z motoryzacją. Ja mam dla ciebie pewne wyzwanie. Rzucam ci rękawicze i wiem, że niestety ją podniesiesz. Mówi ci coś Matt Oławka. No, Jelcz Oławka. No, no. Kiedy będzie? Bo wiesz, że to nie jest trudne do zrobienia, a kogoś z taką wyobraźnią i takimi możliwościami jak ty... Jego robisz normalnie z Jelcza. Robisz przyczepę, stawiasz przyczepę. Na starze. No tak, no. I Matt Oławka. Wiecie, Matt Oławka to był autobus zrobiony dla telewizji Wrocław. Właśnie osadzono przyczepę z ogórka na podwoziu stara. I to był taki mały, krótki autobusik, który niestety został zezłomowany. I ja wiem, że jak ona gdzieś będzie stała, to będzie stała właśnie w tym muzeum, bo to jest właśnie zapowiedź tego, co za chwileczkę wam pokażę, co powstało również w Oławie. Chodźcie, od razu pokażemy wam. Pamiętam, jak to było w ogłoszeniu, potem zginęło i potem, jak się dowiedziałem, że trafia w twoje ręce, to wiedziałem, że będzie dobrze. Wiedziałem, że trafia w ręce pana Leszka, to już wiedziałem, że już będzie to zrobione dobrze. Powiedz coś więcej o tym autobusie, bo to tak naprawdę jest na Żuku, prawda? Tak, jest to Oławski Jelcz, który został skonstruowany pod koniec lat 70. przez oławianina pana Jana Lisieckiego. Jest to człowiek, który był głównym konstruktorem w wielczańskich zakładach samochodowych. Pomyślał sobie, że wyjdzie przed szereg. Z kolegami razem na swoim dziale zaprojektują, zrobią coś takiego, żeby wskrzesić, żeby fajną produkcję zrobić, takiego mikrobusa w wielczańskich zakładach samochodowych, bo wiadomo, robiliśmy autobusy, robiliśmy ciężarówki, a takich mikrobusów nie robiliśmy. Oni wymyślili, słuchajcie, to tworzyli przez pół roku, naszkicowali konstruktorzy, później to wszystko na zakładzie budowali, później u niego na warsztacie, u niego w domu. Zrobili to wszystko, zbudowali z tych części, które były w wielczańskich zakładach samochodowych. Zrobili ramę z Żuka, wiadomo, którą przedłużyli. I te okienka z Jelcza. To są wszystko z Berieta, to są wszystko z wielczańskich zakładów. Słuchajcie, szyby są z Jelcza Ogórka. Oni zbudowali po prostu taki mikrobus, który według w tamtych latach 70. naprawdę nie mieliśmy się czego powstydzić. Był 9-osobowy. Przepraszam, mogliśmy się czegoś powstydzić. Silnika. Silnika, bo mieliśmy silnik z Warszawy. Dolnozaworowy, tak, ale no spokojnie sobie to auto, wiesz, radziło. To był taki wyskok tych konstruktorów, którzy coś takiego zrobili. No dobra, stworzyli jedną sztukę, wzięli ją, złożyli, wyprodukowali.
No i było otwarcie na zakładach kielczańskich. Pod biurowiec miał 12 pięter, był cały z aluminium wykonany. On już oczywiście 6 lat temu został zburzony, no ale w związku z tym, że wtedy były takie trochę dziwne czasy, no i dyrektor ówczesny powiedział, że będziemy produkować, szykujcie się do tego, no ale nie ruszyli z produkcją. Remont tego samochodu nam zajął 14 miesięcy, włożyliśmy naprawdę bardzo dużo pracy w ten samochód, jeździ. Jak już tutaj stoimy, chciałem wam pokazać na szybkiego kłada pierwszego. Kłada, polski kład. Słuchajcie, rolnik z Dolnego Śląska wymyślił coś takiego. Ale z Dolnego Śląska? Z Dolnego Śląska rolnik. Bo powiem wam, że ja kiedyś mi się marzyło zrobienie wystawy tego, co jeździ po Bieszczadach. A to był akurat z Dolnego Śląska. Słuchajcie, tu jest WSK 150. Zaraz będzie gadanie, że wiesz, jak 150. No tak, przez w 60 roku, przez jeden rok produkowaliśmy silnik o pojemności 150, które też do WFM-ki były montowane. I tutaj słuchajcie, do osy, przepraszam. I tutaj ten pan na ramię właśnie takiej WSK-i od pojemności 150 zbudował sobie takiego kłada. To był taki rolnik, ale to był jego pomysł, słuchajcie, w roku 60. On coś takiego stworzył, naprawdę. Ja jestem pod wielkim wrażeniem, jak to po prostu skręca, jak to jeździ. To służyło jako maszyna rolnicza przy pracach domowych. Tu jest koło pasowe, które napędzało pas transmisyjny, a tutaj pan miał po prostu piłę i sobie po prostu ciął. Jechał sobie do lasu tym kładzikiem, sobie tam, wiesz, drewno gotowe, do tego przyczepkę, podczepiał tu hak i wracał do domu z gotowym drewnem na opał. Ten żuk nie będzie już jeździł? Ten żuk nie będzie jeździł, on był taki do remontu, ale stwierdziłem, że zrobimy z niego bar. Silnik, wszystko zostało, on jest za szkłem, gablota, z przodu będzie można siąść i wypić kawkę na tym silniku, tam jest stolik. Tutaj będzie barman wchodził, barman, czyli ja albo ty. Będziemy wchodzić i będziemy polewać z tej strony na przykład piwko, kole, tak. Tu jest przód, tylko akurat stoi przy ścianie, więc tego nie widać. No po prostu bar z żuka, który będzie stał w naszym muzeum. Tam. Będziecie sprzedawali sok z żuka. Sok z żuka, wodę sodową i z sokiem malinowym. Dwa maluchy, bo to ja lubię te samochody. Ale no jest fabryczny nowy, słuchaj, ten jest fabryczny nowy, tu jest bis fabryczny nowy, no nigdy nie jeżdżony. Słuchaj, zobacz jaka jakość, jak to wszystko wygląda. A ludzie mówią, że maluchy są kiepskie. Ale... To jest 98 rocznik, elegancik. No zobacz, jak on pięknie wygląda. Ja się tak cieszę, a jak go odpalę, jak on chodzi, wiesz, mięciutko jeszcze, no po prostu pachnie się konserwacją. Ty jesteś takim po prostu motoryzacyjnym zboczeńcem. No słuchajcie, jaki to jest piękny maluszek. Generalnie on był przekazany na loterię, wiesz, była loteria, bo to była 4-milionowa sztuka, tak? My mieliśmy ponad 4,5 miliona maluchów wyprodukowaliśmy razem z Włochami. I to była właśnie jedna sztuka, która przekazano na loterię. Ktoś to wygrał, ale nigdy tym samochodem, tym maluszkiem nie jeździł. Chodźcie dalej, bo tak tych samochodów jest bardzo dużo. Jesteśmy na kolejnej hali. Tutaj znacie, pewnie Robert, ty znasz. Tak, on stał u nas przez kilka lat na wystawie. Tutaj mamy Sana H100, też pięknie odrestaurowanego. Tutaj różne są opinie. Słuchajcie, ja tego Fiata nie zepsułem, ja tego Fiata kupiłem ileś lat temu. On był zbudowany, no i ten Fiat jest petarda według mnie. Słuchajcie, ten Fiat był zbudowany około 15 lat temu. Jaki on miał zmysł, słuchajcie, te wszystkie kąty, te słupki, naprawdę to było dużo roboty. I te szyby trzeba było dopasować, bo jak już obniżysz ten dach... To jest szyba czy pleksa? Szyba. A, to jest... I to trzeba było wszystko, wiesz, dociąć, dopasować. I teraz tak, ja jego nie zepsułem, bo ja takiego po prostu kupiłem. Ostatnio na naszym kanale pokazaliśmy tego Fiata, ile właśnie tych takich, wiesz, było połowę pozytywnych, że ludziom się podobało, a połowę negatywnych. I wiesz, i ludzie do nas, zepsuliśmy Fiata, to tamto. Nikt się nie zapytał, że my tego Fiata po prostu kupiliśmy. No ja, mi się on po prostu podoba, jest to wyjątkowy na naszej tutaj ekspozycji. Ktoś miał naprawdę na niego po prostu pomysł, tak? Tutaj mamy i malucha. Bo maluch, to w którym roku on powstał? On powstał w 97. I to jest 97 rok. Wtedy tak. Produkowali normalnie maluchy. Tak. Mogłeś sobie pójść do salonu, kupić nowego malucha. Ale byli ludzie, którzy kupili sobie, podejrzewam, że starszego malucha i go zmodyfikowali, prawda? No to wiesz, to była w ogóle też głośna historia. Samochody Światy 2003 w katalogu pokazali nagle tego jako producent Polska. Wiesz, tam mieliśmy dwie strony, co produkowaliśmy. Tak. I był ten nagle, to się nazywał Fiat 126 Jagłoś. Firma ze Śląska nazywa się Nestor, która produkowała... Takie specjalnie... Nestory, Wilki, to były takie różne, wiesz, samochody. I tu wymyślili
wymyślili jak łosia, bo jeden z tych trzech właścicieli był myśliwym, więc pomyślał sobie, zaczniemy seryjną produkcję samochodów dla myślistwa. On sobie, maluch, słuchajcie, maluch w lesie zawsze sobie dawał radę, tak. Bo on, ten rozstaw tych kół był na to taki pozytywny, że on po prostu sobie w tym między kolejnami sobie po prostu jechał. Dokładnie, ja ci powiem, że pamiętam kiedyś taką prezentację, byliśmy na prezentacji Nissana Patrola na Mazurach, tam trudna bardzo trasa terenowa i w ogóle nam mówią, że jak tutaj jeździć. Jedziemy w połowie trasy, gdzie naprawdę są wygibasy i miejscowy nas właśnie sprzeciwka jedzie maluchem po trasie naprawdę ekstremalnie trudnej i gość jedzie maluchem, bo maluch jest lekki przede wszystkim i to jest jego główna zaleta. Tak, i stworzyli jedną sztukę, ale oczywiście nikt tego nie kupował, bo za bardzo to nie wyglądało. Lubisz polonezy, zobacz. Jest bardzo dużo elementów. Skąd? No od ciebie, z FSO, no. Tak? Z Warszawy. Mamy drzwi, mamy przednią szybę, bo to jest tylna klapa poloneza. No samochód petarda. W ogóle tak naprawdę, jak go pokazaliśmy, bo go troszeczkę odświeżyliśmy, zrobiliśmy parę rzeczy, jak go pokazaliśmy, zgłosił się do nas konstruktor, który pracował właśnie w tej firmie. To akurat ona jest z Katowic, ta firma. Zgłosił do nas konstruktor, że on to zrobił takim łamiącym głosem, jak oni to robili. Oni jeździli do Bosmala, jakieś tam przeglądy robić z tym samochodem. Także powiem wam szczerze, no fajna historia. No to jest powiązanie z moją miłością do Fiata 126, więc będzie pokazywał, będziemy go pokazywać. Ja tak naprawdę jeszcze nie pokazałem naszego regału na malucha. Ale regał to pokażemy. Ale poczekaj, bo jeszcze jedną rzecz chciałem pokazać, bo tu mamy absolutnego kundla. Warszawę, która jakbyś dzisiaj komuś powiedział, że chcesz wstawić coś takiego do muzeum, to by się otworzył hejt. Ale to jest kwintesencja lat 90., kiedy Warszawy kosztowały tyle, ile ważyły, albo nawet mniej. Ja pamiętam, dobra flaszka czasami wystarczyła, żeby kupić sobie Warszawę. Miałeś sobie diaksika, obcinałeś dach i miałeś kabriolet. Jak trafiłeś na w miarę zdrowy egzemplarz, to ona tak szybko się nie składała. Ja z kolei, w mojej okolicy były syreny, które obcinaliśmy. Jeździliśmy do czasu, kiedy ten silnik bardzo szybko padał i kupowało się następną za flaszkę. Tego tak dużo było. A tutaj masz, ona będzie stała w muzeum. Będzie. I będzie właśnie taką rzeczą, która pokazuje, jak kiedyś robiono samochody. Myślę, że to jest bardzo ciekawe. Ten znaczek. No. No właśnie. To jest Giannini. Giannini, prawda? Tak. Oryginalne. Oryginalne Giannini, zrobione przez włoską firmę. Nazywała się właśnie Giannini. Były dwie firmy. Ile miał mocy? 34 konie w standardzie. O połowę więcej niż standardowy maluch. Tak. I to było przedszkole dla wielu kierowców, bo jeżeli coś było najtańszym samochodem, a maluch był najtańszym samochodem we Włoszech, tak jak przedtem 500, to można się tym było ścigać. I w Polsce kierowcy, tak naprawdę bardzo wielu znanych kierowców, zaczynało od malucha, kiedyś później zaczynali od Fiata Cinquecento. I ten znaczek Giannini, to jest coś pięknego. On dużo ładniej wyglądał na 500, tutaj wygląda tak trochę już dziwnie. Jak jeździsz tym, to zakładasz złote łańcuchy? Nie zakładam złotych łańcuchów. Ja po prostu jestem sfiksowany na punkcie przebiegów. Ten samochód ma przejane 20 parę tysięcy kilometrów, to jest 2008 rok. Nie pasuje do muzeum, ale... Jak to nie pasuje? Bo jest za nowe, tak? Za nowe. Przepraszam, ja chciałem wam powiedzieć jedną rzecz. To muzeum nie kończy działalności w przyszłym roku. Ono w przyszłym roku ją zacznie, być może w tym. I za 30 lat, jak przyjedziemy tutaj, to ten Mercedes będzie miał ponad 40 lat, czyli tyle, ile niektóre z tych samochodów. Bo właśnie to, co nas ciąży zadanie, to nie jest to, że my kupujemy samochody, które są teraz, tylko kupujemy samochody dla przyszłych pokoleń, żeby pokazać ludziom, jak to będzie wyglądało za kilka lat. Bo tutaj widziałem na drugim magazynie też kilka samochodów, które są z lat 2000, ale są wyjątkowe. I właśnie o to chodzi, żeby gromadzić te samochody już. Bo wiesz, ludzie się ze mnie śmieją, że mam Lanosy, Matizy, ale to jest właśnie to, co powstawało właśnie u nas i z czego jesteśmy dumni. To nie powstawało u nas, chociaż bym bardzo chciał, żebyśmy kiedyś takie samochody produkowali, ale przede wszystkim trzy magiczne literki AMG. To nie jest taki ponad 6 litrów silnik, także no to są ostatnie chwile, żeby coś takiego kupić. A słuchaj, ja poleciałem do Japonii z chłopakami ze Stradale. No i wiesz, jak to w Japonii jest USS Tokio, jest ta cała aukcja, siedzi 3 tysiące Japończyków, nie?
No ja tak sobie usiadłem, miałem nic nie kupować, ale patrzę tak, po prawej stronie, bo tam są takie joysticki, nie? Patrzę, taki malutki Japończyk klika, wygrał, podskakuje mi coś tam, wiesz, w ramię, nie? Ja do niego piąteczka, super, nie? Patrzę po lewej, drugi Japończyk, klika, znów coś wygrał, nie? No to piąteczka, sobie myślę, a to ja też. I tak klikałem i nie żałuję, bo kupiłem go 5-6 lat temu. I w tej chwili wiem, że one idą też na wartości. Ja oczywiście nigdy nie sprzedam, ale jest frajda, że kupujesz auto, które ma powiedzmy 15 lat, w tej chwili ma przejane 20 parę tysięcy kilometrów. No takich aut już po prostu się nie spotyka. Dobrze. Tak? AX, powiedz mi, przecież to jest nic nie warty grat, na złomach tego jest pełno i nikt się tym w ogóle nie powinien interesować. To wszystko powinno iść do zgniatarki i w ogóle. Czemu masz AX-a? AX jest cały oryginalny, ma bardzo mały przebieg i on jest jednym z najmniejszych samochodów, który ma tam powiedzmy troszeczkę mocy, służy nam do przeciągania samochodów. Jeszcze jak mieliśmy, wiesz, taki namiot, to tym AX-em wszędzie się mieściliśmy i po prostu tu taka linka, tu jest zaczep na samym środku i przeciągaliśmy nim samochody. Też go nie sprzedam, no bo słuchaj, ja mam jeszcze wiele takich pomysłów, ja chcę na przykład, nie wiem, do Afryki nim pojechać na przykład. Robert, wsiadamy, jedziemy nim do Afryki. Dobra, w przyszłym roku, w tym roku się już nie wyrobimy. No takie rzeczy, takie trafiały do mnie samochody, wiesz, gdzieś byłem w Niemczech, no widzę malutki przebieg, pachnący, no to po prostu kupiłem, a to wiesz, no to kupiłem go może za 700 euro ileś tam lat temu. No i teraz przynosi mi frajdę, no, służył do przeciągania samochodów, trochę sprzęgło śmierdzi, bo żeśmy go tam męczyli. Ale autobusu nie przeciągałeś? Nie, autobusu. Autobus powiem ci, lekko idzie, wiesz? Tutaj mam wskaźnik zepsuty od paliwa, więc dwa razy mi zabrakło paliwa, więc czterech ludzi spokojnie go pcha. W tym miejscu zaczęło się gromadzenie samochodów, czy w którym? Jeszcze we wcześniejszym miejscu, ale tutaj ta hala miała jak gdyby największą ilość samochodów. Tutaj było 139 samochodów. No i tak jak widzisz, wiele motocykli, motorowerów. Saturator. Masę motocykli i to wszystko będzie w muzeum. Tak, to wszystko będzie w muzeum. To jest 25 lat mojego zbierania. Byłem zakupoholikiem, do tego się przyznaję, no ale są jakieś tam efekty. Jest tych motorowerów, motocykli, samochodów naprawdę bardzo dużo. No i przyszedł czas, żeby zdecydować się na wybudowanie muzeum. Spełniłem swój cel, swoje marzenie, no i niedługo otwieram muzeum i chciałbym dzielić się z pasjonatami, takimi jak są właśnie na kanale waszym. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie, dziękuję, że jesteście tutaj, że przyjechaliście, że nas odwiedziliście. My na pewno też do was przyjedziemy, trzymamy za was kciuki. Tomek, jeszcze raz ci gratuluję. Dzięki. A my naprawdę kończymy, bo ten odcinek chyba przejął pałę. Chyba długi będzie. No. Będzie długi, ale wiecie co? Nie ma czegoś takiego jak za długi odcinek, gdzie rozmawia dwóch pasjonatów. Bo my tutaj gadaliśmy 3 godziny, więc pewnie Michał zmontuje to do godziny z kawałkiem, albo może trochę krócej. My moglibyśmy tutaj całą noc przegadać, a i tak byśmy wyszli z niedosytem. Także dzięki bardzo. Pamiętajcie o tym, że graty dają radę, Tomek daje jeszcze bardziej radę, a my jeszcze wrócimy. Cześć. Hejka. Gratuluję, Tomek. A, dziękuję. Dobra, cześć. Hej. Keep on moving on.